Przede wszystkim musimy dokonywać mądrych, rozsądnych wyborów. Życie to ciągłe wybory i powinniśmy się zastanowić nad tym, czy dany produkt jest nam potrzebny, czy też nie, czy powinniśmy już wyrzucić ten produkt, czy warto zastanowić się nad naprawieniem jego, ale też mówiąc o konsumpcji, o żywności, o marnowaniu żywności, musimy racjonalnie podejmować decyzje, ile nam będzie potrzebne tej żywności na najbliższy czas, jak to możemy zabezpieczyć, żeby nie wyrzucić za chwilę, nie zmarnować tej żywności, zdając sobie sprawę z tego, że ktoś tej żywności potrzebuje i na świecie zapotrzebowanie na żywność ciągle rośnie. Oczywiście rolnictwo to nie tylko produkcja żywności, ale też może być produkowane na cele energetyczne, bo z jednej strony musimy zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, z drugiej strony i pandemia, i wojna w Ukrainie pokazały, że bezpieczeństwo energetyczne też jest ważne. Odchodząc od spalania węgla, powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii, w wykorzystanie biomasy, w biogazownie, w których możemy przetworzyć z jednej strony odpady, które powstają w gospodarstwie, mówiąc o oborniku, o gnojówce, gnojowicy, z drugiej strony możemy produkować energię, która będzie zmniejszać koszty wytwarzania i tej żywności w dalszej części, czy też energii. To jest niezwykle ważne, ale na to muszą też się znaleźć odpowiednie środki, żeby rolnicy, przetwórcy mogli w to zainwestować. Myślę, że bardziej nie wzywajmy do ograniczania produkcji żywności, a nie marnowania żywności, bo to jest dzisiaj ważne i ta kwestia uświadamiania konsumentów, dzielenia się tą żywnością, chociażby w bankach żywności, przetwarzanie tej żywności, ale później chociażby wykorzystanie odpadów, o których często mówię, w biogazowniach refundowych możemy z tych odpadków wytworzyć energię, która posłuży znowu obniżeniu kosztów. Na pewno kwestia obniżenia kosztów produkcji, która w ostatnich latach mocno wzrosły, z drugiej strony spowodowanie tego, żeby cele klimatyczne, środowiskowe dawały możliwość też prowadzenia gospodarstw, rozwijania rolnictwa, ale w zgodzie i w harmonii ze środowiskiem naturalnym, z klimatem. Rolnicy doskonale sobie z tego zdają sprawę i dostosowują się do tych norm unijnych, poczynając od wejścia Polski do Unii Europejskiej, korzystali z programów, żeby właśnie jak najmniej dokuczliwie prowadzić te gospodarstwa dla środowiska, ale też potrzebny jest wszędzie ten zdrowy rozsądek, którego nie zastąpią żadne dyrektywy, rozporządzenia, ustawy. I jedno z drugim możemy pogodzić, to są wyzwania dla polskich rolników, bo chcą produkować żywność, chcą rozwijać gospodarstwa, z drugiej strony czerpać z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Dialog na pewno jest bardzo ważny, jeżeli mówimy o przepisach unijnych, ale też przepisach krajowych. Tutaj my jako koalicja 15 października staramy się ten dialog ze społeczeństwem prowadzić, dlatego też rozmawiamy z rolnikami, którzy protestowali na granicy, którzy protestowali w wielu miejscach w Polsce przeciwko no właśnie takiej polityce Komisji Europejskiej, komisarza do spraw rolnictwa, który wprowadzając te przepisy nie konsultował ich z rolnikami, z branżą. I widać, że to niezadowolenie społeczne nie występuje tylko w Polsce, bo były protesty przecież i we Francji, w Niemczech, na Litwie, wszędzie tam, gdzie rolnicy chcą produkować, chcą wytwarzać żywność. I mając na uwadze to, że to zapotrzebowanie będzie rosło, chcą to produkować w zgodzie z przepisami, które za chwilę ich będą dotykać. Więc znowu odniosę się do tego zdrowego rozsądku, bo papier oczywiście wszystko przyjmie, ale nie możemy dzisiaj raptem wyhamować tych inwestycji, które były przez lata czynione i te środki były w to inwestowane.